Dzień dobry. Dzisiaj taki ponury dzień. Piątek, 12.02. Że aż mi szkoda kamerę wyciągać. Coś tam kropi. Chmury się w jednolitą maziarkę zamieniły. Chciałem nagrać timelapse, ale widzę, że nie ma co zbytnio się fatygować. Ale może nagram, zobaczę. Zobaczycie, czy mi się udało nagrać, czy nie. Ale tak poza tym to nic dzisiaj się nie zadzieje, więc nie wiem, o czym będzie. Zapraszam. Szesnasta dziesięć i idę na piątkowy spacer. No, pada deszcz. Na podglądzie kamery widzę, że droga wygląda jak tafla wody. Tak się wszystko w niej odbija. No, nowy asfalt, więc zobowiązuje. No, dzisiaj mi się kompletnie nie chce nic robić, nic nagrywać, nic myśleć, nic mówić, więc minimalna trasa, minimalne nagranie, szybki montaż i weekendzik chcę zacząć. No. Weekendzików w planach nie ma nic, ale wszyscy czekamy na chwilę wytchnienia, bo ostatnie dwa tygodnie były dość intensywne, więc wszyscy zasłużyli u nas na chwilę odpoczynku. Możemy jeszcze nagrać ładne, żółte, duże drzewo. No, może coś obejrzymy. A nie, dzisiaj mamy grać Vampire Survivors. Jakiś nowy patch chyba wyszedł. A jeszcze DLC nie przerobiliśmy, więc jeszcze będzie parę rzeczy do zrobienia. Okej, idziemy dalej. W eksperymentalnych prognozach długoterminowych widziałem, że ma być większy niż przeciętnie opad deszczu w miesiącach zimowo-jesiennych, jesienno-zimowych. No i chyba się zaczęło. Widziałem, że na południowym wschodzie Polski są już ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu poziom pierwszy i drugi, więc no tam może tego deszczu być więcej. Duża kałuża, muszę przemknąć, żeby nikt mnie nie ochlapał. No więc tak powoli buja się piątek. Tak jak mówiłem, mam to miejsce do wygrzewania się w słońcu na kanapie i ono na ogół z weekendem się deaktywuje, bo nie ma słońca, więc natura, kosmos, chaos, los już się naszykował właśnie, żeby wygasić słońce na weekend. No, więc się nie wygrzeją. Dzień wolny. Najfajniejsza byłaby kamera w pełni wodoodporna, no ale to z moją nie zadziała, bo ma gimbal, ale może kiedyś coś wykombinują, żeby było w pełni wodoodporne. No i jeszcze dodatkowo przydałoby się mieć mikrofony. To są mikrofony kierunkowe, ale takie, które potrafią fajnie dźwięk tła odróżnić od mowy. Pewnie jakiś mikroprocesor może by tam procesować to w czasie rzeczywistym. Tak, żeby nagranie było słychać i mnie, jak mówią, na stałym poziomie. I wszystkie te
krople uderzające o liście, cały ten dźwięk deszczu. No bo nagranie to spłaszcza i nie będzie pewnie mnie słychać głośno i nie będzie słychać w ogóle deszczu. A czasami jak słychać coś, jak nic nie mówię, to słychać samochody, które przejeżdżają pół kilometra dalej. Pół kilometra dalej. No, jak o, na przykład jak te strojki robiliśmy, to było słychać samochody przejeżdżające za drzwiami stodoły na ulicy, która była no tak spokojnie z 20 metrów od nas. Dobra, to myślę, że mogę nagrać takie ujęcie do pierwszego człowieka, który napotkam na drodze, albo do centrum przesiadkowego. O, w zależności co nastąpi pierwsze. Także nie będę się już żegnał, pożegnam się teraz. Nie będę się wtedy żegnał, teraz się pożegnam. Także dzięki za obejrzenie. Miłego oglądania tego i innych odcinków i do zobaczenia już kiedyś. Hej.